Witam was wszystkich bardzo serdecznie w mojej nowej serii Strzelmy sobie randomka. Jak widzicie, gram czołgiem, który nazywa się T-28. Gramy z Ace'em i Tomaszem. Oni na T-25, a to 7 tier niszczyciela czołgów amerykańskich, a ja 4 tier rosyjski MET. Główna zaleta tego czołgu to potężne działo posiadające średnio 160 damage'a i od 90 do 150 penetracji na zwykłej amunicji. Jeżeli chodzi o pancerz, nie jest on najlepszej klasy. Wynosi jedynie 30 z przodu, 20 z boku i tyłu. Pancerz wieży wynosi jedynie 20 mm z każdej strony. Na stokowej wieży mam 320 HP, na najlepszej 350. Do tego maksymalna prędkość wynosząca jedynie 45 km na godzinę i ogromna długość tego czołgu. To tyle jeżeli chodzi o statystyki tego pojazdu. A teraz skupmy się na bitwie. Jakby mogło się pozornie wydawać, nie mam nic do powiedzenia w tej bitwie, niestety nie jest to prawda, mam potężne działo i nie zawaham się go użyć. Jak widzicie, celuję w T-25T, także 7 tier amerykańskich TDK-ów. Jak widzicie, płonie i załatwiamy gościa. Podjeżdżam do domków, tutaj jest dobry ostrzał artylerii, jeżeli stoi w okolicach kapa, natomiast jeżeli stoi na linii 0, to ma problem. Tutaj mamy dużo miejsc, przez które można strzelać takie luki i możemy to wykorzystać na własną stronę. Kurde, nikt nie spotuje nic. Mamy w plutonie te deki. Nie możemy przecież spotować jakoś, nie wiadomo. Wychylając się na ostrzał, a ja przecież też nie pojadę i nie zginę, bo to bez sens. Czekamy, jak ktoś się zaświeci. O, jest pierwszy czołg. Spróbujemy lewą stroną spuszować lekko. Mamy ostrzał na panterkę. Zniknęła, ale strzelimy. Może trafimy. Zaświeciła się panterka. O, i wysadziłem ją. Teraz E50. No to ten pojazd ma stokową wieżę, dlatego teraz przebijam się przez niego. Normalnie nie miałaby to miejsca. Artyleria, już się nią celuje, dostaje pestkę. Już tam met nasz grasuje. Na hita jest, ojej, go finiszuje. Dobra, teraz powolutku poruszamy się dalej. Musimy uważać. Gdyż jesteśmy jedną strzałowcem. Kolejny pojazd, daje mi 1390. Dostaje za 0 pestkę niestety, bez damage'a. Tym razem budujemy. No niestety trzeba się liczyć, że działo to ma nie najlepszą cenność. Kolejny czołg to 4-4. Dostaje bęcki, także ode mnie. Rykoszek. No tak jest, jak się nie celuje na trybie snajperskim. Tutaj chciałem szybko. Pamiętajcie, żeby zawsze nie celować wieża, tylko w kadłub, jeżeli czołg jest bokiem lub tyłem. Teraz musimy spuszczać szybko, gdyż miasto upada. T-29 to chyba będzie nasz najbliższy cel jak na razie. Push, push, push. Już mój kolega snajpi tutaj. Teraz odbijamy się od kolesia, ale Tomasz go zabija. Kawo trójka. To jest... może być problem z przebiciem jego. T-20 zasłania nam go. My się odbijamy. Tutaj strasznie pod kątem się ustawił dla mnie. Spróbuję inaczej. No, dostał ode mnie od Tomasza. Zniknęły nam te deki. Ja pojadę drugą stroną. Ojej, ale fokus na Tomasza poszedł. No i zdech od fertków. Ale teraz przynajmniej już wiem, gdzie się znajdują. Spróbujemy je objechać, ale tutaj już 4. Co to też 4 robi? Czemu nie jedzie? Proszę, popatrzmy, co się dzieje. O, dostaje bęcki od ISA-4 i ginia. Musimy poczekać, jak pojedzie sobie na nasz kap albo na ich w tym czasie, bo potem będziemy mogli kombinować coś dalej. Dobra, pojechał. Jedzie na swojego kapa bronić.
a w tym czasie możemy objechać Fertki, może się uda. Jedziemy. Jak najszybciej się tylko da, no niestety, jak już mówiłem wcześniej, prędkość 48 km na godzinę maksymalna, no to nie jest zbyt wiele w porównaniu do Leoparda, T50 czy innych pojazdów tego tier. Jest już blisko, raczej nie powinien mieć większych problemów. Teraz SM4, on zajął się Panterką. No i mamy Fertkę tyłem, dostaje linię. Kolejny teraz trzeba nie dać się wykiwać jemu. Blokujemy go, dostaje Bęcki, jeszcze jedna pestka. Chowa się, ale wystawia boczek i ginie. Kap, teraz trzeba wracać szybko na kapa. Ejs już też będzie wracał ze mną. Oby teraz jeszcze 4 się nagle nie pojawił mnie sprzątnął. Skręcę teraz w lewo, bo tam jest większe ryzyko. Spróbujemy go zajechać od tyłu. To te 4-3, które kapuje baza. Ejs już zdejmuje kapa. Wydaje mi się, że sobie z nim poradzi, ja się już nie wyrobię. No i co? I ginie, dobra. Staje IS-4. Przydałoby się to wygrać, tu można fajnego expa zgarnąć. Teraz pytanie, co tu kurde zrobić, żeby tego IS-4 jakoś wystawić pod działanie naszej artylerii? Pojadę dookoła, może tam pojedzie, może pojedzie miastem, nie wiem gdzie się znajduje. Mam nadzieję, że nie w mieście i nie będzie pełnił kapa, gdyż no byłoby ciężko z wyjęciem go i ściągnięciem pod artylerię. No jedziemy tutaj i pojawia się IS-4. Teraz trzeba się schować, bo może mnie widzieć, choć nie powinien, przecież to jest taki ślepy czołg. Chowamy się tutaj. Tutaj na pewno już nas nie wyświeci, jeżeli nie będziemy strzelać. I artyleria ma piękny strzał na niego. Czekamy na pestki lecące w jego stronę. Chowamy się. Czekamy. I zaświecił się, a jest go spotuje. Wystawi boczek, możemy otworzyć wtedy ogień. Załadowana golden amunicja, po zapeków to mój się zrobił, wraca się na mnie i dostaje, przebijam go. No nie spodziewałem się tego, że przebija IS-4. W końcu to jest tylko 160 średniej penetracji. No i Arta zdejmuje IS-4. Oto jak wyglądają wyniki. Ja 4 fragi, a IS-3 i Tomasz 4. Zrobiłem 1957 doświadczenia i 30 ponad 1000 kredytów. No i to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się.